Proszę Państwa, życie polityczne tutaj się rozwija bardzo dynamicznie. Nie mówię już nawet o tym, że pan marszałek Szymon Hołownia najwyraźniej uznał się za ojczyka narodu, wygłasza orędzia, konferencje prasowe organizuje i tam informuje naród, co zamierza z nim począć i tak dalej, jak mu będzie nieba przychylał. Ale tak naprawdę to na razie cała Polska zastyga w oczekiwaniu, to znaczy nie zupełnie zastyga. Pan Mateusz Morawiecki, któremu pan prezydent Duda powierzył misję stworzenia rządu, zaprezentował ten rząd 27 chyba listopada. No i ten rząd został zaprzysiężony. Niewiele o tym rządzie można powiedzieć, poza tym, że jest tam dużo kobiet. W związku z tym bardzo możliwe, że gdyby ten rząd dłużej rządził, to gabinet pana Mateusza Morawieckiego, gabinet pana premiera Mateusza Morawieckiego, zgodnie z nomenklaturą wprowadzoną przez panią dyrektor Teatru Dramatycznego Monikę Strzępkę, mógłby się nazywać waginetem z uwagi na ten właśnie taki parytet. No ale nie przesądzajmy sprawy, tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że będzie to rząd tymczasowy. Już dzisiaj, to znaczy 29 listopada, wiemy, że pan premier Morawiecki 11 grudnia przedstawi exposé swojego rządu, to znaczy pokaże nam, jak nam będzie tutaj, jak zamierza nam przychylać nieba, ale nie będzie nam przychylał nieba, dlatego że Sejm prawdopodobnie odmówi mu udzielenia wotum zaufania. W tej sytuacji, co dzisiaj powiedział właśnie 29 listopada na konferencji prasowej, zapowiedział pan marszałek Hołownia, 11 jeszcze, jak tylko premierowi Morawieckiemu Sejm odmówi zaufania, to Donald Tusk przedstawi, nie wiem, musi poczekać chyba na postanowienie pana prezydenta, ale wygląda na to, że wcale nie będzie czekał, tylko samowolnie przedstawi skład swojego rządu, powołując się na przepis konstytucji, który rzeczywiście istnieje, no ale to pan prezydent zleca Sejmowi w takiej sytuacji skonstruowanie rządu, a żadnych samowolek konstytucja tu nie przewiduje, no ale już parcie na władzę jest tak silne, że prawdopodobnie Donald Tusk nie będzie czekał na postanowienie prezydenta jeszcze z jednego powodu. Otóż proszę Państwa, tak jak mówiłem, 11 grudnia Sejm odmówi prawdopodobnie panu Mateuszowi Morawieckiemu i jego waginetowi zaufania. No i normalnie to być może pan prezydent wydałby stosowne postanowienie 12 grudnia. No i rząd oczywiście 12 grudnia by natychmiast został tam zgłoszony i następnego dnia by przedstawił, czy jeszcze tego samego dnia by przedstawił exposé. No i później odbyłoby się głosowanie nad wotum zaufania, które oczywiście rząd Donalda Tuska by uzyskał, ale zacząłby swoje urzędowanie od 13 grudnia. Wyobrażacie sobie Państwo, ileż to skojarzeń mogłoby się wtedy pojawić, tym bardziej, że już jedne skojarzenia tu mamy, mieliśmy właściwie, bo 13 grudnia, ale nie 1981 roku, tylko 13 grudnia 2007 roku właśnie Donald Tusk bez czytania,
bez czytania, co sam powiedział, podpisał w Lizbonie traktat lizboński w towarzystwie nie tylko księcia małżonka, który też swój podpis nad tym traktatem złożył, ale również prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który chciał koniecznie być obecny przy tym akcie. No to 13 grudnia widać, że się zapisuje złotymi zgłoskami w historii naszego nieszczęśliwego kraju. Jak nie stan wojenny, to podpisanie traktatu lizbońskiego. No a teraz będzie rozpoczynał urzędowanie rząd Donalda Tuska. Jeszcze dokładnie nie wiemy, kto tam w tym rządzie będzie. Pan Bartłomiej Sienkiewicz, ten od, jak to scharakteryzował nasze państwo Rzeczpospolitą Polską, że to jest HD i kamieni kopa, no to będzie ministrem kultury. Dopiero będzie wesoło tutaj wszyscy teraz wypuszczeni ci celebryci dostaną forsę, głodny poeta dostał kotleta, piszą chłopczyki, panegiryki, tak jak to Boj Żeleński w profetycznym wizji prorokował, no a pewna tu tradycja będzie też zachowana, bo ministrem obrony ma zostać pan Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest nawiązanie do roku 2007, bo w roku 2007, kiedy Donald Tusk miał, znaczy Platforma Obywatelska miała gabinet cieni, to najpierw w gabinecie cieni na stanowisko ministra obrony przewidziany był pan Bogdan Zdrojewski. Ale kiedy przyszło do tworzenia rządu, to ktoś starszy i mądrzejszy widocznie przyszedł do Donalda Tuska i powiedział jemu, wiecie, rozumiecie, Tusk, macie tu papierek z składem waszego gabinetu, nic tu nie kombinujcie, bo to same zgryzoty z tego wynikną, a my będziemy musieli wam przypomnieć, skąd wam wyrastają nogi. No i w rezultacie tego zabiegu ministrem obrony w rządzie Donalda Tuska został pan Bogdan Klich, lekarz-psychiatra z Krakowa. Więc tutaj być może, że wtedy stan naszej niezwyciężonej armii uzasadniał taką nominację, chociaż ten argument nie był podnoszony, takie uzasadnienie nie było podnoszone, tylko pan Bogdan Klich legitymował się, że tak powiem, na stanowisko ministra obrony tym, że prowadził taki Instytut Studiów Strategicznych. No co tam za studia strategiczne były prowadzone, to ilustruje jedno z opracowań tego Instytutu, wpływ kultury żydowskiej na kulturę polską. No to takim strategosem był pan minister Klich. No i pan minister Klich tam zarządził jako minister obrony wycofanie kontyngentu wojskowego polskiego z Iraku. Ja wtedy publicznie zapytałem pana ministra, czy wygraliśmy tę wojnę, czy przegraliśmy, bo jeżeli wygraliśmy, to gdzie są jeńcy, gdzie są łupy, gdzie są branki irackie? A jeżeli przegraliśmy, no to kto ma stanąć pod ścianą, przed plutonem egzekucyjnym? Przecież nie może być tak, że państwo przegrało wojnę, nikt za to nie odpowiada. Oczywiście głuche milczenie było mi odpowiedzią, bo w Iraku nie było żadnej wojny, tylko była operacja pokojowa, a tej ani przegrać, ani wygrać nie można. Proszę państwa, więc teraz ministrem obrony ma być pan Władysław Kosiniak-Kamysz. On jest lekarzem też, tyle tylko, że nie psychiatrą, a internistą. No zobaczymy, jak zdiagnozuje tutaj naszą niezwyciężoną armię, no bo tutaj nasza niezwyciężona armia też przeżywa rozmaite katiusze tam, no nie mówiąc już o innych służbach mundurowych, policji i tak dalej. Niektóre służby mają być zlikwidowane, tutaj Centralne Biuro Antykorupcyjne ma być zlikwidowane,
To dopiero się ucieszy pan Sławomir Nowak. No jemu i te, ta krzywda się żadna nie stała, bo gdyby nie Ukraińcy, to tam on by w areszcie wydobywczym nigdy się nie znalazł. No ale trzeba było, skoro Ukraińcy donieśli na niego, to trzeba było dla oka go wsadzić. Ale w tej chwili chyba żadnej krzywdy nie ma. Daj Boże każdemu, żeby się takim wesołym oberkiem wszystkie jego sprawy kończyły. Proszę państwa, ale tutaj Donald Tusk jeszcze swojego rządu nie przedstawił, jeszcze exposé nie wygłosił, ale mniej więcej już wiemy, czym się ten rząd i czym się większość sejmowa będzie zajmowała. Otóż chcą stworzyć 3 komisje śledcze od razu w sprawie Pegasusa, w sprawie wyborów kopertowych i jeszcze w jednej sprawie, już nie pamiętam tych spraw, tyle się pojawiło. No i oczywiście wszyscy posłowie już będą tam studiowali dokumenty i tak dalej. Będą tam przesłuchiwać, będą tarzać tych winowajców w smole i w pierzu. W związku z tym już nie będą mieli czasu na żadne inne rzeczy. Tym bardziej, że każdą ustawę, która nie będzie mu się podobała, to pan prezydent Duda może zawetować, a Sejm, ta większość sejmowa, koalicja rządowa przyszła, nie będzie w stanie tego weta przełamać, dlatego że będzie dysponowała w Sejmie tylko 248 mandatami, a do przełamania weta prezydenckiego potrzeba ich aż 276. No więc widać wyraźnie, że Sejm będzie się zajmował i rząd też tematami zastępczymi, absorbując opinię publiczną, która nawet nie zauważy, że przeprowadzona zostanie cała procedura nowelizacji traktatu lizbońskiego, bo już Parlament Europejski tam przyklepał taką tezę o konieczności nowelizacji tego traktatu. Widać, że Niemcy się śpieszą, chcą zdążyć z całym tym bajzlem przed wyborami prezydenckimi w Ameryce 5 listopada przyszłego roku. No i w ten sposób nasz nieszczęśliwy kraj, mniej wartościowy naród tubylczy, pewnego dnia obudzi się w generalnej gubernii.